Zapraszamy na noworoczną odsłonę plażowego serwisu, w której dowiecie się, co nas czeka w sieci siatkówki plażowej na początku tego roku. Tej damy w świecie siatkówki plażowej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Multimedalistka mistrzostw Polski, dziewiąta na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. O kim mowa? Oczywiście o Monice Brzostek. Ostatnio trochę się u niej pozmieniało i właśnie o tym dzisiaj z Moniką porozmawiamy. Witam Cię serdecznie. Naszym gościem Monika Brzostek, bardzo, bardzo znana i zasłużona polska siatkarka plażowa. Cześć, cześć wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie. Powiedz Moniko, wiemy i widzieliśmy na Facebooku, że u Ciebie ostatnio wiele zmian. Jak wygląda Twój świat po tych zmianach? Dla mnie cały październik, listopad i grudzień były miesiącami bardzo intensywnymi. Doszkalałam się, robiłam sobie kursy, które mnie bardzo, bardzo interesowały wcześniej i na które też wcześniej nie miałam czasu, chęci, żeby gdzieś tam to wmieszać pomiędzy treningi. Także w związku z tymi kursami, które robiłam i w związku z tym, że byłam zajęta nauką, doszkalałam się po to, żeby móc rozpocząć działalność trenera personalnego, którą mam nadzieję prowadzić już za niedługo. Na razie jeszcze oficjalnie powiedzmy, że to nie, jeszcze się nie rozpoczęło, ale już mam gdzieś pierwszych klientów nagranych, także z niecierpliwością czekam na ten dzień, kiedy rozpocznę pierwszy oficjalny trening. To są treningi personalne dotyczące stricte siatkówki plażowej, czy na przykład bardzo szeroka gama, która też dla zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą się lepiej poczuć? Na razie to nie ma nic wspólnego z siatkówką plażową. Po prostu to jest skierowane dla ludzi, którzy chcą zrobić coś ze swoim ciałem, coś ze sobą, mają za dużo energii, mają jakieś swoje cele ustalone. W związku z tym skierowałam moją ofertę dla tych ludzi, ale od maja również będę kierować swoją ofertę dla ludzi chcących trenować siatkówkę plażową, czy też dla ludzi, którzy chcą się czegoś nowego nauczyć w świecie siatkówki plażowej. Na pewno pojawi się pytanie, gdzie będą mogli Cię znaleźć? Albo gdzie mogą Cię znaleźć? Mogą mnie znaleźć w Raciborzu. Wszystko jest na moim profilu na Facebooku, na Instagramie, także bardzo gorąco zachęcam do sprawdzenia wszystkich wiadomości. Pewnie byłbym sobą, jakby nie zapytał też o plany te plażowe na przyszłość. Tak naprawdę, mówię to całkowicie szczerze, jeszcze takich nie ma i nie wiem, czy będą. Nie wiem, jak to się wszystko tutaj potoczy z tymi moimi planami trenerskimi. Trenuję sobie sama dla siebie. Trzymam mój reżim z Polski, się śmiałam, sama do siebie też, ale plażowo póki co nie mam zaplanowanych żadnych udzielań. Zobaczymy, jak dalej wyjdzie z tym wszystkim. Dzięki Ci, Moniko, ogromne za rozmowę. Mamy nadzieję, że jeszcze jak najszybciej zobaczymy Cię jednak na tym piasku, bo tak łatwo myślę, że Ci świat plażowy nie odpuści. Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie za rozmowę i za wysłuchanie, także do usłyszenia. Mamy już kalendarz tegorocznych imprez o najwyższej randze światowej, ten, o którym wspominał ostatnio Piotrek Kantor. Ale dziś porozmawiamy o nim trochę bardziej szczegółowo z Marcinem Szczechowiczem. Witam Cię serdecznie, Marcin. Ja tutaj oczywiście ze swojego samochodowego studia. Ty widzę na tych pięknych, zbońszyńskich plażach. Tak, pięknych, ale zimnych. Strasznie tutaj dzisiaj kleszczy, że tak powiem, naszym kolokwialnym językiem. Co tam, Marcin, słychać na świecie w siatkówce plażowej? No właśnie, mieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, że FIOB wypuściła taki, powiedzmy, poglądowy kalendarz na rok 2021. Większość imprez została przeniesiona tak naprawdę z roku 2020 i są to dobrze znane imprezy, o których za chwilę powiem. No miejmy nadzieję, że większość z nich się odbędzie. Mamy rok olimpijski, liczymy, że większość z tych imprez, o których za chwilkę porozmawiamy, się odbędzie. A czekają nas kiedy te imprezy? Bo wiem, że w lutym ma być kilka mniejszych turniejów na poziomie światowym z cyklu World Tour, a te grube turnieje kiedy? Tak jak wspomniałeś, dwie gwiazdki startują w lutym, natomiast te duże turnieje czterogwiazdkowe zaczynają się w marcu w Katarze. Do Doha, z tego co teraz dostałem informację, polecą co najmniej dwie nasze pary. Następnie przeniesiemy się do słonecznej Australii.
Czyli czeka nas długa, długa podróż na drugi koniec świata, można powiedzieć. I dalej zostajemy na południowej półkuli. Będzie to Meksyk i Brazylia w tamtej części świata. Czyli sporo podróży czeka naszych plażowiczów. Tak, to będzie taki okres, gdzie właśnie dużo będzie tego przemieszczania się, tym bardziej, że Meksyk bodajże zakończy ten mały, że tak powiem, cykl turniejów. Następnie będzie chwila przerwy i przeniesiemy się do Chin. Tam są trzy turnieje zaplanowane, 2 4-gwiazdkowe, 1 3-gwiazdkowy. Więc kolejna długa podróż, no i dopiero wtedy rozpocznie się ten najważniejszy chyba etap europejski, w którym mamy zaplanowane imprezy w Czechach, w Polsce, w Rosji i na Łotwie. No i kibicujemy tutaj naszym, aby uzbierali te punkty, które są potrzebne do startowania w Igrzyskach Olimpijskich. Tak, trzeba tutaj nadmienić, że nasze pary są w dobrej sytuacji punktowej, szczególnie para Fiałek-Bryl, praktycznie ma już zagwarantowany udział w Igrzyskach. Pozostali cały czas walczą, ale to jest dobra sytuacja i liczymy, że ta kwalifikacja będzie zdobyta. Czy masz jeszcze jakieś takie informacje z tyłu, tam może z zaplecza kadry, jak wyglądają te przygotowania i na czym teraz się skupiają? Bo wiem, że rozmawialiśmy o górach ostatnim razem, ale co teraz się u nich dzieje i jakie mają teraz plany? Wiesz, może, czy możesz coś zdradzić? Tak, właśnie rozmawiałem z Kantym, oni pojawili się w Spale 2 dni temu i tam będą trenować przez następne 3-4 tygodnie. Z tego co wiem, stawili się wszyscy zawodnicy, także wszyscy zdrowi i gotowi przygotowują się do zmagań. Nie mam informacji o dziewczynach, ale myślę, że plan mają podobny i następnie czekają na sytuację epidemiologiczną i będą chcieli wylecieć w ciepłe kraje, żeby potrenować. No zobaczymy, na ile to się uda zrobić. I na koniec bardzo dobra informacja. W naszym polskim kalendarzu pojawiły się już 2 duże turnieje. Pierwszy z nich to Błędna Plaża, która odbędzie się między 28 a 30 maja. Drugi to oczywiście Plaża Gotyku, która odbędzie się między 21 a 27 czerwca. Ja nie mogę się już doczekać tych turniejów i oczywiście czekamy na więcej takich dobrych informacji. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia wkrótce. Plażowy serwis, Jarosław Madzia.